W dniu dzisiejszym kręte ścieżki zaprowadziły nas do Chorzowa, do Parku Śląskiego. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak postępują prace przed otwarciem Planetarium Śląskiego, które ma nastąpić już za 3 tygodnie. W weekend 11 i 12 czerwca 2022 roku po przebudowie i kapitalnym remoncie zostanie oficjalnie otwarte największe w Polsce planetarium z ultranowoczesnym, hybrydowym systemem projektorów wyświetlających obraz w technologii ponad 8K. Planetarium Śląskie jest największym i najstarszym planetarium i obserwatorium astronomicznym w Polsce. Zostało otwarte 4 grudnia 1955 roku w ówczesnym Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku, obecnie nazywany również Parkiem Śląskim. Budowę Planetarium Śląskiego imieniem Mikołaja Kopernika rozpoczęto z okazji Roku Kopernikowskiego w 1953 roku. Zbudowano je na najwyższym wzniesieniu parku, tzw. Górze Parkowej. Autorem projektu był architekt Zbigniew Solawa. W zespole budynków Planetarium Śląskiego znajduje się także obserwatorium astronomiczne z największym w Polsce 30-centymetrowym reflektorem, kilkumetrowy zegar słoneczny, stacja klimatologiczna i stacja sejsmologiczna. Przed planetarium stoi pomnik Mikołaja Kopernika. Jest to granitowy posąg upamiętniający osobę Mikołaja Kopernika autorstwa Jerzego Bandury z 1964 roku. Wykonany w granicie posąg o wysokości 4 metry odsłonięto w roku 1964. Astronom przedstawiony został w postawie stojącej na okrągłej platformie. Kompozycja przypomina olbrzymi zegar słoneczny. Kopernik z twarzą zwróconą ku niebu trzyma w ręku glob. Pomnik wraz z budynkami planetarium stanowił całość architektoniczną. Przyszło mi na wspominki tutaj na tej alei, właściwie na tej górce. Jako małe dziecko uczyłem się jeździć na nartach. Tak to teraz wygląda. Taka ciekawostka. Poczta Polska wyemitowała 15 września 1966 roku znaczek pocztowy przedstawiający Planetarium Śląskie o nominale złoty 55 groszy w serii Turystyka. Autorem projektu znaczka był Czesław Kaczmarczyk. Znaczek wydrukowano techniką stalodrytu na papierze niepowlekanym o nakładzie 102 miliony sztuk. Pozostawał w obiegu do 31 grudnia 1994 roku. W Parku Śląskim znajduje się ekspozycja rzeźb. Dzieła tworzące Galerię Rzeźby Śląskiej eksponowane są w pobliżu restauracji Łania. Plenerowa ekspozycja rzeźb powstała z inicjatywy Jerzego Ziętka jako realizacja pomysłu artystów Katowickiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, w szczególności Jerzego Egona Kwiatkowskiego, Tadeusza Ślimakowskiego i Teresy Michałowskiej-Reuszerowej. Parkowe ekspozycje miały być wymieniane częściowo co 2 lata. Pierwszy plener miał miejsce w roku 1963. Wystawiono wówczas 18 prac. Ostatni był w roku 1983. A
Co my tu mamy? Taką ciekawą ławeczkę. Ławeczka chyba do oparcia tylko. No, tylko że jak się oprze, to się można obalić. To lepiej się nie opierać. Park Śląski. Tam w dole jeszcze prace remontowe, ogrodzone. Na zakrętach, na skrzyżowaniach są krawężniki, pociągnięte 2-3 metry i się urywają. Tutaj, tam, no tam nie wiem, tam od połowy ścieżki się znowu pokazują. No, co autor miał na myśli? Galeria nie posiada motywu przewodniego. Rzeźby reprezentują różnorodne tematy i warsztaty. Ilustrują głównie tendencje powojennej sztuki rzeźbiarskiej. Wartość galerii polega na przybliżeniu przeciętnemu widzowi wybitnych dzieł sztuki. Dla artystów była to możliwość wymiany doświadczeń i pokazania swojego dorobku. Od roku 2005 w ratowanie rzeźb zaangażowana jest Fundacja dla Śląska.
Kiedyś była latarnia. I wychodzimy z parku. Idziemy w kierunku parkingu już. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.